Spółka zaprezentowała solidny zestaw danych finansowych, mocne wyniki, pozytywna reakcja kursu za pierwsze dwa kwartały. Wynik osiągnięty przez PZW stanowi już ponad 60% konsensusu na ten rok. No i tutaj widać na wykresie atak historycznych szczytów, naruszenie głównego ograniczenia konsolidacji prostokąta. No i pojawia się pytanie, co dalej w takim układzie, jeżeli chodzi o sytuację. Techniczną, no to w długim terminie cały czas pozytywnie wygląda ostatnia obrona strefy wsparcia, która zamieniła się rolą wcześniejszym oporem. I tutaj jak na razie sytuacja zachęca do kontynuacji wzrostu. W tym bardziej, że podtrzymana jest koncepcja nawiązująca do tego, że w ramach trendu wzrostowego, w ramach impulsów wzrostowych takich długoterminowych, odgrywany jest pewien scenariusz, który miał już miejsce wcześniej. Jak na razie linia trendu jest utrzymana, czyli tutaj. Nawiązanie do 2021 roku jeszcze nie jest do końca właściwe. Należałoby zwrócić uwagę na fakt, że do tej pory historycznie PZL zachowywało się w dosyć ciekawy sposób. Mianowicie zwyżki, fale HOS odbywały się w układzie trójfalowym. Nie nawiązując tego do koncepcji leotowskiej, ale tutaj zwyżki były trójfalowe, czyli pierwsze uderzenie, druga mocniejsza korekta i wyciągnięcie w, trzecie, w czasie trzeciej fali. Jeżeli chodzi o geometrię, także jest bardzo fajne porównanie z racji tego, że fala, Trzecia, czyli też inaczej, drugi impuls Hossy zazwyczaj był większy niż pierwszy impuls Hossy. Tak było 2012-2015, później 2016, 2018 czy 2020-2021. Jeżeli tego typu koncepcja miałaby się ponownie sprawdzić, no to z punktu widzenia geometrii, byki miałyby otwartą drogę w kierunku 45 zł, no bo tam akurat jeden do jednego te impulsy tutaj do siebie by pasowały. No i Pojawia się pytanie gdzie jest nowy poziom obrony, bo jak na razie bykom udaje się realizować optymistyczny scenariusz, a po ostatnim naruszeniu oporu tak naprawdę podstawa tego impulsu, czyli są to okolice ok. 37.55, dalej spełnia swoją defensywną funkcję. I teraz tak, jeżeli wybicie z tej konsolidacji z tego prostokąta jest wiarygodne, a patrząc na otoczenie Rynku nie do końca musi być to wiarygodne uderzenie. To zgodnie z geometrią szerokość prostokąta także wskazuje na okolice 45 zł. Dlatego też konkluzja jak na razie pozostaje optymistyczna i dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej niż 37,55, dopóty byki wciąż mają przewagę.